Pytał pan o to Telewizję Polską, tą komisję wysoką? Dlaczego wtedy była tak ostrożna? A teraz nie jest? Nie, jeszcze nie zdążyłem o to zapytać. To ale sugeruję, jestem bardzo ciekaw. Ja sobie tylko przypominam takie fajne zdanie świętej pamięci Stefana Kijeszczyńskiego, że wielbłąd to jest koń zaprojektowany przez komisję. Nie sposób mówić, nie porównywać tych dwóch wydarzeń bez spojrzenia na to, co zaakceptowała najwyraźniej owa komisja, więc chcąc nie chcąc musimy państwu ten materiał teraz pokazać. Z mojego życia. Budzę się z kimś obcym. Śmiech obcego słychać w całym domu. Idziemy na spacer. Ja i obcy. Jestem szczęśliwa. Kimś obcym. Republika na żywo, nasz sprzęt zdaje się, buntuje się przeciwko tego rodzaju programowi. Ja sobie przypominam, znaczy nie ma tutaj niczego takiego, co byłoby obrazoburcze. Nie ma tu podręczników, które stały się niedawno słynne ze zdjęć, z rysunkami dla dzieci z bodaj z któregoś kraju skandynawskich, no, ale przecież przy naszych prądach to mogą się lada moment znaleźć w naszych podręcznikach. Obrazy. Teraz muszę uważnie powiedzieć, że jest godzina 10:24, żeby nie mówić za dużo. Obrazy pewnych części intymnych ciała, które pojawiają się w niespotykanych okolicznościach. Nie ma tutaj tego. No więc w czym jest problem z tym spotem? Znaczy, no pytanie z tym spotem jest takie, czy w debacie publicznej, tam moim zdaniem, można odwoływać się do w naszych warunkach prawnych niekonstytucyjnych związków, tak? No bo rzeczywiście konstytucja definiuje małżeństwo i związki jako związek kobiety i mężczyzny, tak? Tutaj mamy postulat polityczny, który stoi za tym spotem. Mianowicie? No, jeżeli dobrze to czytam, to rozumiem, że tutaj kampanii przeciwko homofobii chodzi o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości zawierania związków, być może małżeństw, z tego spotu to chyba nie do końca nie wynika, przez osoby tej samej płci, co jest konstytucyjnie w Polsce niemożliwe i należałoby najpierw postarać się o zmianę konstytucji, tak żeby tego typu emisje mogły być absolutnie jakby bez wątpienia mogły być akceptowane tak w dzisiejszym porządku prawnym. Wydaje mi się, że nie taką, znaczy to nie jest misja telewizji publicznej, żeby nieakceptowane zmiany społeczne, no bo badania na ten temat społeczne są w zasadzie jasne, tak, większość Polaków nie akceptuje możliwości zawierania małżeństw i też związków partnerskich, chociaż w mniejszym stopniu przez pary jednopłciowe. Także myślę, że tutaj mamy do czynienia z podważaniem w jakimś sensie konstytucyjnych zasad i wartości. Przez telewizję publiczną, co dodatkowo... Jak wygląda misja telewizji? Jaka jest szeroka paleta dziennikarzy, którzy zostali zeń zwolnieni, choćby na przykład. Ja sobie tylko przypominam tak bardzo głośny raport o strategii politycznej homoseksualistów. Przed wielu laty Fundacja Mamy i Taty go przygotowała. No i to patrząc na ten spot, na ten bardzo pozytywny przykład, pokazanie szczęśliwości Nyckiej, właśnie jakbym go sobie dopisywał do tego fragmentu, który opracowaliście państwo bodaj na podstawie doświadczeń z innych krajów. Tak, myśmy wtedy przygotowali taki raport, który opisywał strategię środowisk osób homoseksualnych, której celem z naszego punktu widzenia, i to się dzisiaj dzieje, tak, była no, po pierwsze ocieplenie wizerunku osób homoseksualnych w mediach, po to, żeby można było potem łatwiej te postulaty polityczne forsować. Pierwszym postulatem, który już był, którego próba przeforsowania miała miejsce, to była właśnie możliwość zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci.
I myśmy w tym raporcie pokazywali, że ta strategia idzie dalej, tak? To znaczy, że celem tej strategii ostatecznie będzie zgoda na adopcję przez pary homoseksualne, adopcję dzieci. Ponieważ w tamtym czasie, to był 2011 rok, środowiska osób homoseksualnych no, praktycznie w 100% odcinały się od takich sugestii. Znaczy uważały, że to w Polsce one tego nie postulują. Ale przykład krajów europejskich, czyli w ogóle tej strategii na świecie, pokazuje, że w rzeczywistości to tak działa. Znaczy, że w rzeczywistości te środowiska krok po kroku, w sumie drobnymi krokami i taką strategią bardzo powolnego odkrywania rzeczywistego horyzontu swoich dążeń, realizują właśnie te postulaty, tak? To znaczy zrównanie małżeństw osób jednopłciowych z małżeństwem mężczyzny i kobiety i nadanie takiemu małżeństwu wszelkich uprawnień. No i na to zgody społecznej nie ma i wydaje się, że trzeba ten taki wybór Polaków respektować, tak? A próba nakłonienia czy też zmiany postaw Polaków za pomocą tego typu kampanii oczywiście jest możliwa, no ale trzeba za to znaczy nie wykorzystywać do tego mediów publicznych. Tak? Okej, okay. Widzimy podwójne standardy, chociaż udało się po tej całej akcji społecznej doprowadzić do korzystnego rozwiązania, ale widzimy też, że w konkurencyjnym dla programu Dzisiaj Telewizji Republika Faktach TVN okazuje się, że człowiekiem, który może komentować synod jest Jacek Poniedziałek, aktor, który mówi sam, który przyznawał się do dużego zaangażowania w związki homoseksualne, że tak to oględnie nazwę, i który może powiedzieć coś takiego, że Kościół polski jest kościołem Jana Pawła II, a nie Jezusa Chrystusa. I to jest ten przekaz w sprawie synodu. Ja się zastanawiam, czy mając tak silne zaplecze w mediach informacyjnych, w czołowych programach, mając zaplecze w postaci decyzji samej góry telewizji polskiej, no przecież ta komisja to nie jest jak gdzieś tam na końcu tego przewodu pokarmowego. Pojawiając się coraz bardziej w serialach, w kampaniach, w prasie bardzo głównego nurtu, to czy w ogóle normalność ma szansę wygrać tą sytuację? No to jest bardzo dobre pytanie, bo myśmy nawet to kiedyś badali, tak, na ile... I co takie, wam wyszło? No, wyszło to, co to można przejrzeć, także jeżeli mamy do czynienia z takim wzmożeniem medialnym, z takim rzeczywiście bardzo silnym napięciem w tej sytuacji, czyli jakby suflowaniem Polakom, co mają myśleć na ten temat i jak mają to postrzegać, no to prędzej czy później opinia publiczna się jakby ugina pod tym ciężarem takiej argumentacji. Ta zasadna, zupełnie inna kwestia. Natomiast kiedy to wzmożenie medialne mija, no to oczywiście troszeczkę opinia publiczna znowu wraca do takich, nazwijmy to, stereotypowego myślenia krzywdzącego, tak? A natomiast no, nigdy się nie dzieje tak, że jeżeli przykładowo, tak, jeżeli powiedzmy, nie wiem, 65% Polaków uważa, że związki partnerskie osób jednopłciowych powinny być niedopuszczalne, no to jeżeli mamy do czynienia potem z taką, powiedzmy, medialnym wzmożeniem, to ten wskaźnik spada o 10 punktów procentowych. Kiedy to wzmożenie mija, no to on oczywiście potem przyrasta, ale już tylko o 5 punktów procentowych. Czyli jakby... Czyli to jest tylko kwestia czasu, jeśli zaś nie będziemy temu przeciwdziałać. Tak, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Paweł Woliński. Dziękuję bardzo. I takie to są te nasze medialne rzeczywistości. Zostańcie państwo z nami, bo medialna rzeczywistość mówi nam też, że musimy teraz zarobić na życie, ale potem wrócimy do Katowic, do tej tragedii. Naszym gościem będzie Piotr Uszok, prezydent Katowic.